Cześć, witajcie. Jest ze mną gorąca nowość. Vivo V23. Smartfon pod wieloma względami wyjątkowy i unikalny. Serio. Już wam mówię dlaczego. Vivo V23 to tak naprawdę średniaczek, ale popatrzcie, jaki kurczę on jest ładny. Złoty, a skromny, jak to powiadają. Ale jeżeli ten złoty kolor wam się nie podoba, chociaż czasami, jak widzicie, robi się niebieski, możecie go na chwilę zrobić bardziej niebieskim. Co takiego odwaliło Vivo? Przede wszystkim przysłało mi latareczkę UV. A do czego ta latareczka? Ano popatrzcie. Świecimy na telefon, a on się robi niebieski. Niezłe jaja, nie? Można się zastanawiać, po co to zrobili, no ale ja mam od razu prostą i gotową odpowiedź. Zrobili to dla bajeru, bo mogli. No i tu już mamy pierwszy szczególik, który ten telefon wyróżnia, ale tych szczegółów jest jeszcze więcej. Po więcej można zajrzeć chociażby do opakowania. A tam, moi drodzy, znajdziemy nie tylko silikonowy pokrowiec, bo to już coraz więcej film dodaje, ale znajdziemy również szybką ładowarkę, a tu już niestety coraz mniej producentów dodaje taki, zdawałoby się, oczywisty element do kompletu, a jeszcze, żeby było weselej, Vivo daje, moi drodzy, słuchawki. Co prawda ja nie jestem w stanie ich w 100% docenić, bo niestety z moich uszu wypadają i uważam, że nie są najwygodniejsze do noszenia, ale jak już sobie paluchami w uszach przytrzymałem, to okazało się, że grają nawet przyzwoicie, a do tego dzięki dołączonej przejściówce wcale nie musicie używać ich z tym telefonem, tylko z dowolnym innym urządzeniem możecie ich użyć, które ma staromodne gniazdo mini jack, bo końcówkę można odpiąć oczywiście. Niby drobiazg, niby mała rzecz, a jednak cieszy. A skoro już tak się nacieszyłem tym telefonem i nie ukrywam, bardzo mi się podoba, to jedźmy dalej. Kolejną wyjątkową rzeczą, jaką ten telefon ma, jest notch w ekranie. Tak, notch, który spotykam już coraz rzadziej, a tu jeszcze do tego jest całkiem spory jak na obecne standardy. Ale dlaczego? Dlatego, moi drodzy, że mamy podwójny aparat do selfie, podstawowy i szerokokątny, i to nie są aparaty od parady. By było jeszcze ciekawiej, przy tym przednim aparacie komponowano diody doświetlające LED. Ale to nie jedyne doświetlenie, jakie możemy mieć w aparacie do selfie, bo możemy jeszcze doświetlać twarz rozbłyskiem ekranu, czyli po prostu wyświetlaczem świecącym w cieniu bieli, a ten odcień, żeby jeszcze było zabawniej, możemy sobie regulować. Może być od zimnego poprzez neutralny do ciepłego. Do tego w aparacie do selfie mamy jeszcze mnóstwo różnych filtrów, efektów kreatywnych. Jeżeli lubicie robić selfiaki, to ten smartfon jest z pewnością dla was. Tylny aparat fotograficzny też jak najbardziej daje radę. Mamy tu dosyć typowy dla średniaków zestaw aparatów. Główna matryca 64 mega, aparat szerokokątny 8 i dwumegowy aparacik do zdjęć makro. Telefon ten mam od niedawna, także dopiero zrobiłem parę pierwszych zdjęć, ale wygląda to całkiem przyzwoicie i całkiem obiecująco, także pod względem fotografii myślę, że na ten telefon nie będzie można narzekać. Nie będę też narzekał na wydajność tego urządzenia. Co prawda tutaj niektórzy z was mogą się skrzywić, że nie ma topowego Snapdragona, nie ma Snapdragona serii 7, tylko jest MediaTek Dimensity 920, ale mamy tutaj obfite 12 giga RAMu plus jeszcze 4 giga wirtualnego RAMu i do tego 256 giga pamięci wewnętrznej, której niestety nie da się powiększyć kartą microSD. Zapuściłem na tym smartfonie trochę benchmarków i, moi drodzy, okazało się, że oczywiście nie jest to tytan wydajnościowy, bo to jest średniak i idealnie wpasowuje się w średni segment pod względem wydajności, ale co najważniejsze, pracuje stabilnie, nie wykazuje throttlingu i nie nagrzewa się zanadto. Ten telefon udało mi się rozbujać do nieco ponad 30 stopni przy naprawdę już intensywnym grzaniu stres testami, ale nawet wtedy mieliśmy równą, prościusieńką krechę wydajności, ona się praktycznie nie zmieniała po 20 i więcej przejściach benchmarkowymi testami. Zatem myślę, że w codziennej eksploatacji ten telefon również da wam sporą satysfakcję, jeżeli chodzi o wydajność. Wyświetlacz po kilku dniach obcowania z tym smartfonem również oceniam pozytywnie. Naprawdę daje radę. Oczywiście jest to AMOLEDowa matryca, więc mamy świetne kolory, świetną czerń i dosyć wysoką jasność, swobodnie pozwalającą na korzystanie z tego smartfona
w słoneczne dni. Jest oczywiście wysoka częstotliwość odświeżania obrazu, która może być dobierana automatycznie. No i niestety są tutaj dwie rzeczy, do których no jednak się nie mogę przyzwyczaić. Ono, czy już powiedziałem, no trochę kuje mnie w oko, a druga rzecz, która nie nastraja mnie pozytywnie, to podekranowy czytnik linii papilarnych. No, działa po prostu tak, jak tego typu czytniki zazwyczaj działają, czyli zdecydowanie mniej niezawodnie niż klasyczne czytniki, które ja po prostu wolę. Widać, jestem staromodny. Póki co jestem zadowolony z komunikacyjnej strony tego smartfonu. Na razie żadnych problemów nie zauważyłem, a jakość dźwięku w słuchawce jest naprawdę bardzo dobra. Trochę gorzej wypada dźwięk generowany przez umieszczony na dole pojedynczy głośnik multimedialny. Gra on trochę chrapliwie i raczej tak ostro. Nie do końca jest przyjemny dla ucha w brzmieniu, ale dzwonki czy sygnały oczywiście odtwarza prawidłowo. Jak widzicie, nie ma niestety mini jacka, ale tak jak już wspominałem, w zestawie są słuchawki. Podobnie jak w przypadku procesora, niektórzy z Was pewnie się skrzywią, kiedy usłyszą, że bateria ma pojemność 4200 mAh. Niby mniej niż wynosi typowa pojemność dla smartfonu średniej klasy w 2022 roku, ale za to z 44-watowym ładowaniem. Jak na razie widzę, że ten smartfon zapowiada się na typowego dwudniowca. Dwa dni powinien wytrzymywać, bo na razie tyle mi właśnie wytrzymał, a przypomnę, że na początku go konfigurowałem i tak dalej. I oczywiście powtórzę, że odpowiednia szybka ładowarka jest w zestawie i napełnia ten smartfon mniej więcej w godzinkę. Nie ma niestety ładowania indukcyjnego, ale na średniej półce cenowej myślę, że nie jest to dokuczliwy i wymagający napiętnowania brak. I teraz, moi drodzy, czas na najlepsze. Ten smartfon jest całkiem fajny i uważam, że całkiem fajnie go wyceniono, bo wyceniono go na 2,5 tysiąca złotych, bez złotówki oczywiście. Do tego w przedsprzedaży coś tam w gratisie pewnie będą dorzucać, także wydaje mi się, że akurat ten model Vivo jest całkiem atrakcyjnym i całkiem apetycznym kąskiem. Oczywiście wszystko jeszcze wypróbuję, poużywam go sobie przez dłuższy czas i za jakiś czas znowu się spotkamy i powiem Wam, czy nie zmieniłem pozytywnego zdania na temat tego telefonu. I na koniec jeszcze mała uwaga, jak komuś ten złoto-błękitny, turkusowy, nie wiem nawet jak to nazwać, kolorek nie odpowiada, to smartfon ten można kupić w klasycznej czerni, która również ma matowy, prawie niebrudzący się tył. I to na razie tyle z naszego pierwszego spotkania z Vivo V23 5G na polskim rynku, a ja dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Serwus, cześć!